Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stabelski, Słupsk, Wileńska 39, Centrum Handlowe Manhattan, pierwsze piętro, box, 99, 100. Tak, nie czuję. W pobliżu baru obiadek, ale już bar zamknięty, już obiadek się nie unosi w powietrzu, no trudno. Dobrze, że nie jestem głodny. Okej, słuchajcie, nie czas o obiadach, czas o płytach, czarnym krążku, które leżą, o czarnych krążkach, które leżą przede mną, a zaczniemy od czego? Od Golden Double Album, od złotego podwójnego albumu grupy ABBA. ABBA, Golden Double Album. Naprawdę tak to wygląda. A tu mamy między innymi Fernando, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, Mamma Mia, Waterloo, Ring Ring, So Long, SOS, chciałem powiedzieć So Long Marie, Leonard Cohen, nie ABBA. Ok, klana dwójeczka, w drodze chyba klana czwóreczka jest, na razie musimy się zadowolić dwójeczką. Teraz co jeszcze mamy? Muzyka do filmu, Lily Was Here. Muzyka Davida Stewarta, Dave Stewart's Eurythmics, a na saksofonie w tytułowym utworze Lily Was Here gra Candy Duffler. Candy Duffler, Dave Stewart, Lily Was Here, proszę bardzo. Biała koperta, myślałem, że może kolorowa jakaś. Kładka. Teraz następny film, Xanadu, Electric Light Orchestra, Olivia Newton-John, Gayford okładeczka, oryginalny Inner Sleeve oryginalny, czyli koperta, brakuje tylko kart pocztowych. W oryginale 8 widokówek znajduje się w opakowaniu, tutaj niestety ich nie ma. To może już nie muzyka do filmu, ale chociaż jej piosenka cieszy się wielką popularnością, Running Up the Hill, ze względu na Stranger Things, bo tam motywem przewodnim, że tak powiem, ta pioseneczka jest, czyli Kate Bush, Never Forever, a tu mamy m.in. Babuszkę, m.in. Army Dreamers, m.in. All We Ever Look For Egypt. Także bardzo fajna płyta, uwielbiam ją. Egipt nie przypominam sobie, ale babuszkę jak najbardziej. Okej, okay, facet Black, Wonderful Life i jego największy przebój pod tym samym tytułem, Wonderful Life. Oprócz tego fantastyczny przebój, Everything Coming Up Roses. Wszystko powraca różami. Okej, okay, Klanat, Sirius. Szkoda, że oddzielnie te płytki są. Trzeba będzie je połączyć. Teraz pora na Bee Gees, największe przeboje. First My Massachusetts to Love Somebody, Lampley, How Can You Make a Broken Heart, New York Mining Disaster, 1941, Horizontal, I've got to get a message to you, World Starting a Joke, mnóstwo kawałeczków przebojów z wczesnego okresu zespołu. Jeszcze raz Bee Gees Best, To Love Somebody, Horizontal, The Sound of Love, I Started a Joke, czyli powtarzają się te kawałeczki, jak ktoś chce Bee Gees, to jeden album wystarczy, nie musi kupować dwóch, bo w sumie te piosenki w 90% się powtarzają. Ok, Double, Szwajcaria to chyba. Double i album Blue, a tu przede wszystkim Kapitan Jej Serca, The Captain of Her Heart. Taki kawałeczek, fantastyczny przebój lat 80. Eurasure, Wonderful Land, Wonderland, znaczy się Eurasure, chyba już kurde pora kończyć. Mattia Bazar, Number One Italy i Tango Album, to wszystko już w sklepie i na stronie internetowej www.popmaster.pl. Dotyczy to samo grupy Ultravox, Monument The Soundtrack. Dwa egzemplarze, które są już tutaj w sklepie, zresztą sami widzicie. Kim White jeszcze, Select. Kim White, czarno-biała, jak kto woli. Christopher Cross, Another Page. Jeszcze jedna strona Christophera Crossa, dwie strony. Christopher Cross i Cross, Every Turn of the World. Ciekawe, że to taki... Yeah, Every Turn of the World. Nie Every, tylko Every Turn of the World. Przepraszam. Commodores, In the Pocket. Dziwnie mi się mówi, bo do tej pory radio grało nad głową. Wyłączyli radio i teraz jakaś pustka i w głowie, i tutaj. No ale dobrze, lecimy dalej. Commodores, In the Pocket. Prawdopodobnie francuska albo kanadyjska płytka. Wydanie francuskie albo kanadyjskie, bo Vogue
wszystko po francusku. No i Lionel Richie, Madonna, Papa Don't Preach i Life to Tell. Prawdopodobnie Papa Don't Preach i Life to Tell. Life to Tell to na pewno ma maxi single, znaczy singla i prawdopodobnie maxi singla. A Papa Don't Preach nie, ale mamy za to albumy True Blue. Okej, okay, tu mamy grupę Smokey. Amerykańskie wydanie, Cut Out, okładeczka przecięta. Z tym, że napis Smokey jest wytłoczony i jak zwróćcie uwagę, to Smokey inaczej się pisze. Na trzy albumy Smokey było z literą Y na końcu. Y, czyli po angielsku z literą Y na końcu. A to jeśli myślisz, że wiesz, jak mnie pokochać, to taki kawałeczek, no dobra, po angielsku. If you think you know how to love me, pass it around, don't play rock and roll to me. I coś jeszcze takiego, give it to me, change all the time. Umbrella Day, Dzień Parasolki. Okej, okay, już prawie kończymy. A tu mamy El Di Meola, Project Tiramisu. El Di Meola i Project Tiramisu. Oprócz tego London Beat, In the Blood i to największy przebój na drugiej stronie, I'll Be Talking About You. I na koniec ten Sharp, Under the Waterline. Takie płytki już w sklepie Popmaster Record Shop oraz na stronie internetowej www.popmaster.pl. Także witam. Przechodźcie, tak, witam Was. Zapraszam do sklepu, zapraszam na stronę internetową. A Wam co? Życzę spokojnego wieczoru. Trzymajcie się, hej. Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stobelski, Słupsk, Wileńska 39, Centrum Handlowe Manhattan, Box 99 i 100. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Czyli kicham na winyle. O. Sorry. Cześć.